Dzień dobry Państwu. Portal Radomsko24, Irek Staszczyk. Witam w programie Staszczyk Niezależnie. Witam dzisiaj mojego gościa, pani Anna Dziadkiewicz, Oddolna Inicjatywa Narodowy Protest Polaków. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam panie redaktorze. Stop dyktaturze maseczek, zakończyć pandemię. Czyli co, pani zdaniem nie ma pandemii w chwili obecnej? Nie ma koronawirusa? Naszym zdaniem pandemia to jest po prostu... To nie jest prawda, tak? Istnieje wiele przesłanek, byśmy mogli tak twierdzić. Czyli pani maseczki nie założy? No maseczka, kwestia maseczek jest to też kolejny temat dosyć ciężki dla wielu Polaków, bo nakaz noszenia maseczek przerodził się w odczuciu wielu Polaków w jakiś taki reżim, tak? Możemy to tak odczuć, bo Polacy są straszeni karami, ale nie tylko Polacy, bo też właściciele sklepów, kary od 5 do 30 tysięcy, są to ogromne kary. No tak, ale wie pani, gdy wchodzi pani do sklepu, to właściciel sklepu czy sprzedawca mówi do pani, proszę założyć maseczkę, bo inaczej. Często pani... tak nie jest, często jest to już zachowanie ze strony sprzedawcy wręcz agresywne. Sprzedawcy są bardzo zestresowani i odczuwamy takie emocje dosyć nie pozytywne, tak? Dochodzi często do różnych kłótni, awantur i tak dalej. No nie dziwię się społeczeństwu, gdyż przypomnijmy sobie kilka miesięcy wstecz, kiedy już były minister zdrowia, pan Szumowski, śmiał się i uważał, że no maseczki nic nie dają, nic nie pomagają. Nagle po kilku miesiącach jest u nas taka konieczność noszenia tych maseczek, a my uważamy jednoznacznie, że no one wcale nie pomagają w niczym, tak? No dobrze, ale bo też twierdzicie w pewnym stopniu, że to jest ograniczenie wolności, czyli rozumiem, że równie dobrze nie musi pani przechodzić na zielonym świetle, tylko może pani przechodzić na czerwonym. No nie. To jest też w pewnym stopniu ograniczenie wolności. No nie. Osobistej, czy nie? No nie. No nie. A takie liczby jak 50 tysięcy śmiertelnych przypadków koronawirusa w Anglii nie robią na was wrażenia? Że to non-stop uważacie, że to jest... Czyli to jest według was epidemia wymyślona na potrzeby czego? Epidemia strachu. Na potrzeby czego? Tak to z perspektywy czasu wygląda. Narodowy Protest Polaków nie skupia się tylko i wyłącznie nasze postulaty. Przede wszystkim nie są skierowane ku noszeniu maseczek, bo protest niedzielny, do którego dołączyliśmy, bo połączyło się już kilka grup ogólnopolskich. Z tego co pamiętam, to też strajk generalny i inne strajki, które już od kilku miesięcy się stworzyły na Facebooku oczywiście i tam się spotykają ludzie. Jest szereg różnych innych badań, które świadczą o tym, że jednak te testy na koronawirusa nie dają wiarygodności, tak? I tutaj to nie są jakieś sprawy wyssane z palca, tylko mówią o tym różni naukowcy, nie chcę tutaj przytaczać żadnego nazwiska. Więc może mamy prawo tak twierdzić, tak? Narodowy Protest Polaków jest to oddolna inicjatywa stworzona przez społeczników, zwykłych ludzi, obywateli, którzy w jakiś sposób zostali poszkodowani przez wprowadzenie obostrzeń. Obawiamy się po prostu tego, że z przyjściem jesieni, a doskonale o tym wiemy, panie Irku, że jesienią często jest nasilenie. Jest epidemia grypy. Jest epidemia grypy, oczywiście, tak. I w związku z tym stwierdziliśmy, że 16 sierpień to jest czas, kiedy musimy już też aktywnie się pokazać i zaprotestować. Czyli rozumiem, że pani zalicza się również do tych osób, które nie szczepią się na grypę na jesień. No niestety muszę z przykrością stwierdzić, że będąc nastolatką zostałam zaszczepiona. Nie pomogło wręcz. Ta szczepionka zaszkodziła, jeszcze gorzej chorowałam, tak. Ten czas już dawno minął na szczęście, ale tak było, więc jeżeli mamy czas, to mogę rozwinąć wiele tych kwestii. No dobrze, tak? Bo cały czas się zastanawiam, będzie pani miała katar, podwyższoną temperaturę, tak. Nie pójdzie pani do lekarza dzisiaj? Ja nie chodzę, ja zostaję w domu. Ja zostaję w domu, żeby też nie powodować, nie roznosić tego, tak?
często właśnie w pracy, gdzie się pracuje już w większym gronie, można powiedzieć, że jest nas dużo. Ja staram się zawsze zostać w domu, tak? Mimo wszystko, że człowiek jakieś tam środki większe traci, bo musi ograniczyć swoje dochody, jednak ja się izoluję. Taką mam naturę i to samo robię z moim synem. To jakie są takie namacalne dowody, że to jest taka totalna manipulacja społeczeństwem, jeżeli chodzi o koronawirusa? Bo rozumie 38-milionowy kraj. W chwili obecnej na całym świecie ponad 20 milionów już ludzi zachorowało. Czy uważa Pani, że taka manipulacja by była, jest możliwa na globie? Tak. Ale czym to jest poparte? No, wynalezienie szczepionki przymusowej. Też prowadzenie kontroli. To jest też sprawdzenie, ile można sobie pozwolić, by kontrolować społeczeństwo. Na tym proteście... Czyli ograniczenie wolności się z tym wiąże, tak? Swobód obywatelskich i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zdania, że po prostu pandemia to jest jakiś plan. Dlatego no dobrze, czyli ta choroba. Krzyczymy, czyli... stop pandemii. Rozumiem, czyli ta choroba, która teraz jest, nie nazywajmy tego koronawirusem, tak jak Pani chce, żeby tego tak nie nazywać, to w takim razie osoby, które chorują, które umierają albo które bardzo ciężko przechodzą tą chorobę, gdy opowiadają, w jakich męczarniach ją przechodziły, też Pani to nie przekonuje? No myślę, że i sama. To co to jest? Myślę, że zostaliśmy oszukani, że ten wirus był dużo wcześniej w Polsce. Myślę, że sama jestem osobą, która go przeszła i doskonale wiem, jak się człowiek czuje. A skąd Pani wie, że Pani go przeszła, jak Pani badań nie robiła? Tutaj no, zebraliśmy sobie, okazało się, że jak napisałam posta na Facebooku w marcu bodajże tego roku, wielu z moich znajomych w połowie stycznia też miało podobne objawy, tak, które ja miałam. Ja nie mogłam sobie, nie miałam sposobu na to, żeby zbić gorączkę po raz pierwszy. Była to gorączka do niecałych 39 stopni, 38,6 się tak wahała. No i okazało się, oczywiście nie poszłam do lekarza, tak, bo mam zasadę, tak jak mówiłam wcześniej na początku. No to jest niebezpieczne, bo też nie wiadomo, jakiego wirusa złapiemy, tak. Idąc do przychodni możemy też kogoś zarazić i tutaj się zgodzę z Panem, że jak najbardziej, no, nie czarujmy się, czy przed koronawirusem, bo koronawirusy są od lat 60. To nie jest nowy wirus. No to jest jeden ze szczepów. Oczywiście. Panie redaktorze, ile razy się zdarza tak, że ludzie, którzy są przeziębieni, nie wiadomo jakiego mają wirusa, tak na dobrą sprawę w sobie, bo czasami zwykły kaszel okazuje się bardzo silnym wirusem, gdzie osoba o słabej odporności bądź innych chorobach może nawet umrzeć. I to jest fakt. Nie zaprzeczamy temu w żaden sposób. To uważa Pani, że w ten cały mechanizm manipulacji tą pandemią są również w jakiś sposób wciągnięci lekarze, którzy również mówią nieprawdę, którzy poświęcają się i walczą z tą chorobą, nie wiedzą o tym? Tak jak wspomniałam, koronawirusy są od lat 60., a teraz coś się dzieje nad naszymi, poza nami i to jest... Nie, co się dzieje w nas, a nie poza nami się dzieje. Tak, bardzo dużo jest skutków negatywnych wprowadzenia obostrzeń, wprowadzenia ograniczeń i naprawdę nie skupiałabym się na samych maseczkach. Zahamowanie gospodarki to jest przede wszystkim jeden, bo u nas na naszej grupie, gdy ona się stworzyła, były przeprowadzone tak zwane głosowania, jakie główne postulaty będą przedstawiane, znaczy będziemy, czego będziemy oczekiwać, tak? Wtedy były jeszcze wprowadzone te wszystkie restrykcje, obostrzenia, zahamowana gospodarka. Dostajemy głosy, że jednak no, skutki poniesiemy tego i konsekwencje my wszyscy Polacy, panie redaktorze. Tutaj no, mówi pani o Polakach, a myślę, ja mówię że o całym świecie, nabywanie tak? naturalnej odporności, czyli przebywanie stadne, jest dużo lepszym rozwiązaniem, aniżeli ograniczanie. Boję się strasznie powrotu dzieci do szkół i młodzieży, które były izolowane przez kilka miesięcy, panie redaktorze. No tak, ale Pani wychodzi z takiego założenia, było takie powiedzenie. Dzieci będą chorować, to stary, już gwarantuję. W dawnych czasach, jak ma żyć, to będzie żyć, jak ma umrzeć, to ma umrzeć. Nie sądzę. My Polacy też jesteśmy odpornym narodem. Potrafimy się odpowiednio zabezpieczać. No dobrze, to jak Pani zareaguje i powie właścicielowi sklepu, do którego Pani wchodzi, nie ma Pani założonej maseczki, a on poprosi, żeby jednak proszę wejść, ale proszę założyć maseczkę. To powie Pani, że wtedy... No chodzę do sklepów codziennie, tak? I zakłada Pani maseczkę, czy nie? Z uwagi na spokój
pracowniczek, które znam, bo chodzę do stałych sklepów, zakładam maseczkę. Na ich spokój. Czy dla własnego bezpieczeństwa? Nie. Nie. Ja się nie czuję zagrożona. Jeżeli ja rozmawiałam, panie redaktorze, niejednokrotnie ze sprzedawcami sklepów, a też się zdarzało z właścicielami, którzy się boją tych wysokich kar, to jednak poddałam się temu, że oni się dzięki temu, że ja założę tę maseczkę, czują spokojnie, no dobrze, że pani, nie ma tych nerwów. Ale te kary, to nie jest tak, że te kary są nieuniknione, bo jeżeli by pani założyła maseczkę, sprzedawca by założył maseczkę, wtedy nie grozi mu żadna kara, tak jak pani tak, mówi. Tak, ale i tak są osoby, które wchodzą bez nich i no często są kontrole takie cywilne, że naprawdę tak na dobrą sprawę sprzedawca nie sądzicie, że jesteście w mniejszości? Nie. Te tezy, które przekazujecie, nie, na 38 milionów mieszkańców w Polsce uważacie osób, które są przekonane, że to jest wymyślona epidemia, która wyssana jest z palca i tak naprawdę podsycana tylko przez media i przez służbę zdrowia? Patrząc, jaki to jest procent? Wie pan co, tutaj gdybym miała powiedzieć wszystko szczerze, jak na spowiedzi, co ja myślę na ten temat, myślę, że naraziłabym się wielu osobom. No ale skoro chce pani działać w takim, wie, a nie innym ruchu, że lekarze chyba trzeba są odpowiedzialny za swoje słowo i trzeba być odważnym. No ale tak, trzeba być odważnym, że lekarze są powiązani też z koncernami farmaceutycznymi, czyż nie? I ci, którzy też tak ciężko przechodzą zarażenie koronawirusem, bądź nawet umierają, to też... Z reguły są podawane do statystyki zgonu choroby współistniejące. No często. No właśnie. Czas naszej rozmowy dobiegł końca. Dziękuję pani bardzo za przybycie, za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkania. Program Staszczyk Niezależnie, przypominam, w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19:45. Zapraszam.